Bracia, czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w zawody, choć wszyscy biegną, jeden tylko otrzymuje nagrodę? Tak biegnijcie, abyście otrzymali. A każdy, który idzie w zawody, od wszystkiego się powstrzymuje. Oni, aby otrzymać wieniec znikomy, a my trwały. Ja tedy tak biegnę, nie jakoby na oślep, tak walczę, nie jakobym wiatr uderzał. Ale karcę ciało moje i do posłuchu przymuszam, abym znać innych nauczając, sam nie był odrzucony. Bo nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i że wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżeszu, obłoku i morzu ochrzczeni byli. I wszyscy pożywali tenże pokarm duchowy i wszyscy pili tenże napój duchowy, a pili z opoki duchowej, która im towarzyszyła, a opoką był Chrystus. Ale nie w wielu z nich upodobał sobie Bóg. I Ewangelią zapisaną u świętego Ewangelisty Mateusza, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszym wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim tę przypowieść. Podobne jest Królestwo Niebieskie gospodarzowi, który wyszedł bardzo rano najmować robotników do winnicy swojej. A uczyniwszy z robotnikami umowę po denarze za dzień, posłał ich do winnicy swojej. I wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł im: idźcie i wy do winnicy mojej, a co będzie sprawiedliwe, dam wam. A oni poszli. I znowu wyszedł około szóstej i dziewiątej godziny i uczynił podobnie. Wyszedł jeszcze około jedenastej i znalazł innych stojących i powiedział im: czemu tu stoicie, próżnując dzień cały? Mówił mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy mojej. A gdy naszedł wieczór, rzekł pan winnicy rządcy swemu: zwołaj robotników i daj im zapłatę, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Gdy tedy przyszli, którzy około jedenastej godziny przybyli, otrzymali po denarze. A gdy przyszli także pierwsi, mniemali, że więcej otrzymają, ale i oni otrzymali po denarze. A wziąwszy, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni tylko jedną godzinę pracowali, a uczyniłeś ich równymi nam, którzyśmy znosili ciężar dnia i upału. A on, odpowiadając jednemu z nich, rzekł: przyjacielu, nie wyrządzam ci krzywdy. Czyżeś się ze mną nie umówił za denara? Weźmij co twoje, a idź. Chcę wszakże i temu ostatniemu dać jako i tobie. Czyliż mi nie wolno uczynić, co chcę? I czy złym patrzysz okiem na to, żem ja dobry? Tak ci ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Bo wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. Tak biegnijcie, abyście otrzymali. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Uważny czytelnik może zwrócić uwagę, że dzisiejsza lekcja i Ewangelia wydają się sobie zaprzeczać. Mianowicie w lekcji słyszymy, że ci, co biegną w zawody, wszyscy wprawdzie biegną, ale tylko jeden otrzymuje nagrodę. Natomiast w Ewangelii słyszymy, jak Pan Jezus opowiada przypowieść, w której wszyscy pracownicy dostają zapłatę. Dostają zapłatę dokładnie taką samą, niezależnie od tego, jak długo nie pracowali. A więc z jednej strony święty Paweł mówi nam, że tylko jeden, tylko najlepszy, najszybszy otrzyma nagrodę. A z drugiej strony Pan nasz Jezus Chrystus w przypowieści opowiada nam o tym, że wszyscy, którzy pracowali, otrzymają nagrodę i to na dodatek wszyscy otrzymają po denarze. O co chodzi? Oczywiście Kościół nie tylko zauważył treść tych tekstów natchnionych, ale zupełnie świadomie zestawił właśnie te dwa fragmenty. Mają się one wzajemnie uzupełniać. Święty Paweł mówi nam o tym, że w dążeniu do naszego celu, do zbawienia wiecznego, mamy być jak ten zawodnik. I no ciekawe, że ten przykład jest dokładnie tak samo aktualny dzisiaj, jak kiedyś. Najwyraźniej jest to rzeczywistość, która niewiele się zmieniła w przeciągu wszystkich tych wieków. Mianowicie ten sportowiec
który wszystkiego sobie odmawia po to, żeby w tym jednym momencie, gdy nadchodzą te zawody, to żeby być w doskonałej formie, po to, żeby przebiec ten dystans tak szybko, jak tylko potrafi. I faktycznie sportowcy potrafią sobie wszystkiego odmawiać, potrafią prowadzić życie, przynajmniej w pewnych obszarach, bardzo ascetyczne, bardzo umartwione, po to, żeby tylko być w tym konkretnym momencie w dobrej formie, bo ma przed oczami pewien cel. Tylko jeden, tylko ten najszybszy zdobędzie ten wieniec chwały. I my tak mamy podchodzić do naszego celu ostatecznego. Jak taki sportowiec, który widząc te zawody, widzi ten wielki cel, wszystkiego sobie odmawia, aby ten cel osiągnąć. No my, jeśli tak porównać nas do takich sportowców, to chyba no nie bylibyśmy czołówką światową, jeśli chodzi o właśnie takie oddanie. Wprawdzie wiemy, jaki mamy cel. Chcemy i deklarujemy, że tak, my wszystko poświęcamy dla Pana Boga i przecież dążymy do tego zbawienia duszy. Deklarujemy, ale później, jak przyjdzie co do czego, i właśnie nasze obowiązki codzienne, nasze przyjemności i troski, to tak łatwo dzieje się, że już nie jesteśmy jak ten sportowiec, który przygotowuje się do zawodów, tylko raczej jak taki, powiedzmy, emerytowany sportowiec, który gdzieś tam pamięta, że kiedyś coś było, były jakieś zawody, że faktycznie coś tam, że jest coś takiego, ale tak naprawdę właśnie żyje, układa sobie życie tutaj w miarę wygodnie. Albo zajmujemy się po prostu czymś innym, a nie tym, co najważniejsze. Więc pierwsza myśl, którą Kościół nam dzisiaj pokazuje, jest właśnie ten sportowiec. Jako w pewnym sensie wzór. Wzór takiego oddania. Ten, który wszystkiego sobie oddaje po to, żeby do tego wszystkiego, wszystko oddaje po to, żeby ten jeden cel osiągnąć. Z drugiej strony, w dzisiejszej Ewangelii ta słynna przypowieść, każdy z tych robotników otrzymuje po denarze. Pięknie się równoważą te dwa teksty. Otóż Pan nasz Jezus Chrystus pokazuje nam tą przypowieść, aby pokazać, że każdy z nas zostaje postawiony w jakiejś sytuacji i będzie sądzony tylko z tego, co zależy od niego. O co chodzi? No nie każdy ma oczywiście taką samą sytuację. O ile w zawodach sportowych staramy się, czy świat stara się ustanowić te zawody tak, żeby te szanse były wyrównane. O tyle w naszym dążeniu do Pana Boga, dążeniu do nieba, oczywiście każdy może być postawiony w zupełnie różnej sytuacji. Do tego dochodzi świętych obcowanie, także te losy się przeplatają. Jedni modlą się za drugich, drudzy ciągną innych w dół. To wszystko jest niezwykle skomplikowane. Oczywiście wszechmoc Boża będzie potrafiła to sprawiedliwie ocenić, ale ta sytuacja jest niezwykle skomplikowana. I tutaj Pan nasz Jezus Chrystus pokazuje nam, że od nikogo nie będzie się wymagać tego, czego zrobić nie mógł. Ci ostatni robotnicy, ten Pan wychodzi, aby najmować cały czas i z jakiegoś powodu ich nie było wcześniej. Nie wiemy, czy to było dlatego, że ktoś ich powstrzymał. Nie wiemy, czy to było dlatego, że oni w jakiś sposób zaspali. Nie wiemy, jaki był powód, czy oni byli temu winni, czy ktoś inny to sprowokował, czy opatrzność Boża tak to poprowadziła zupełnie niezależnie od innych czynników ludzkich. Mogło być bardzo różnie. Ale tak się stało. W takiej zostawili postawieni najwyraźniej sytuacji i już później niewiele mogli z tym zrobić. Odpowiadają, no nikt nas nie najął. Do tej pory nie mogliśmy zacząć pracy. Ten Pan ich zatrudnia i później, gdy przychodzi do wypłacania należności, stawia ich na równi z tymi, którzy pracowali przez cały dzień. I jakie możemy wyciągnąć z tego fragmentu nauki? Najpierw to, co już powiedziałem, czyli Pan Bóg nie wymaga od nikogo więcej, niż człowiek jest w stanie dać. Każdy ma jakiś tam swój czas, te łaski, które otrzymuje i oczywiście Pan Bóg doskonale wie, czego może od danej duszy wymagać. Tak jak ci robotnicy, którzy przyszli na końcu, no nie byli w stanie z jakiegoś powodu zacząć wcześniej. Druga rzecz to jest ta pokusa tych, którzy pracowali cały dzień. To jest druga nauka, którą koniecznie musimy wyciągnąć z tego fragmentu.
Ale przecież myśmy pracowali od samego początku, ale przecież my tutaj cały czas, my tyle się natrudziliśmy, a oni przyszli już na gotowe. To jest pokusa ciągłego spoglądania na innych. Bardzo niebezpieczna pokusa w życiu duchowym, bardzo niebezpieczna pokusa zresztą w ogóle w życiu, bo oczywiście nie tylko osoby, które próbują dążyć do świętości, tej pokusie ulegają. Nieustanne patrzenie na innych, a ten to zrobił nie tak, a tamten to nie potrafi, a ten to już w ogóle. I tutaj pokus jest naprawdę bardzo dużo. Możemy z jednej strony skupić się na tym, żeby cały czas poglądać na tych, którzy są gdzieś tam daleko, w świecie. I co to oni złego nie robią, ci wszyscy, którzy knują jakieś tam złe plany, ci wszyscy, którzy nie potrafią nic sensownego zorganizować, ci wszyscy, którzy pogrążają całe narody w różnego rodzaju katastrofach. Gdy cały czas się patrzy na to, co inni robią źle, a oni, dlaczego oni nie pracują, dlaczego oni nie robią tego, co powinni, dlaczego oni Panu Bogu nie służą, gdy cały czas człowiek na to patrzy, to może się okazać, że pomimo tego, że teoretycznie jest zatrudniony w tej winnicy, że teoretycznie pracuje dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, to w praktyce zamiast pracować w tej winnicy, to właśnie patrzy na tych, którzy nie pracują i narzeka, złości się, tupie, krzyczy, no ale nie pracuje. I ostatecznie oczywiście Pan może się okazać, że nie będzie miał za co tego człowieka nagrodzić. Druga pokusa może być taka, że patrzymy na tych, którzy gdzieś tam są trochę bliżej nas. Wciąż jeszcze daleko, ale już trochę bliżej, nie na jakieś tam wielkie rządy i wielkie korporacje, tylko na różnego rodzaju, powiedzmy, że katolików, którzy na przykład uczęszczają na co dzień na nową mszę i również tam można się zagubić w takim patrzeniu na innych. A dlaczego oni robią tak? A dlaczego oni nie potrafią? A dlaczego oni nie rozumieją? I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście naszym zadaniem jest dawać świadectwo. Jest mówić prawdę. Jest mówić jak jest. Bez wątpienia. Ale nie możemy skupiać się na tym, żeby krytykować innych, bo ktoś czegoś nie wie, bo ktoś czegoś nie rozumie. Naszym zadaniem jest modlić się, jest dawać świadectwo, dawać dobry przykład. A gdy znowu, podobnie jak w tamtym przypadku, może się to skończyć tak, że wprawdzie mamy wszystkie możliwości, jesteśmy w tej winnicy, jesteśmy przy Panu naszym Jezusie Chrystusie i nierzadko może się okazać, że znowu, zamiast pracować dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, skupiamy się na cudzych błędach, na błędach tych, którzy naszym zdaniem nie pracują tak, jak powinni. No właśnie my nie wiemy. Nie wiemy, kiedy nadejdzie ta godzina, gdy ten Pan winnicy zawoła również i ich. Być może w tej chwili jeszcze to nie jest możliwe. Być może taka godzina nadejdzie. Być może nie odpowiedzą na wezwanie. Ale my tego nie wiemy. My nie wiemy, kiedy Pan nasz Jezus Chrystus ich wezwie. Czy już ich próbował wezwać, czy dopiero ten moment nadejdzie. I ostatnia, najbardziej niebezpieczna pokusa to są ci, którzy są najbliżej. Tutaj ryzyko ciągłego spoglądania i narzekania i patrzenia, jak to oni nie robią tak, jak trzeba, jest największe, bo te osoby, które są najbliżej, no oczywiście te osoby najbardziej rzucają się w oczy. I znowu tutaj taki robotnik w winnicy łatwo może zamiast pracować, to skupić się na tym bardziej, jak to tamten nie pracuje, jak to tamten nie robi, jak to ten właśnie. Możemy to sobie dobrze wyobrazić, tych robotników tutaj w tej winnicy, którzy gdzieś tam no, próbują pracować, ale widzą, że przychodzą kolejni. Widzą, no i tak patrzą, może ten jeszcze coś nie umie, może właśnie jeszcze nie wie, jak to dokładnie pracować. No i patrzy i sobie myśli, no ten nie dość, że przyszedł w ostatniej godzinie, kto jeszcze nie potrafi tego zrobić i może jeszcze coś tam popsuje, no i wtedy złość gdzieś tam w nim rośnie. I się może znowu okazać, że zmarnował mnóstwo czasu na to, żeby się złościć, żeby mieć pretensje i później, gdy dochodzi do tej zapłaty, no to jest w głębokim szoku. Nie może tego pojąć. Jak to się może stać, że ten, który przyszedł w ostatniej chwili, być może właśnie nawet nie potrafił dobrze pracować i dostaje taką samą zapłatę. No i tak łatwo może być z nami w ten sposób. Tak łatwo możemy
wciąż patrzeć na tych, którzy są gdzieś tam dookoła nas i mieć pretensje. A ten to mi przeszkadza się modlić, a ten to jest nieodpowiednio ubrany, a ten to nic nie wie, bo tam jeszcze nie rozumie, bo jeszcze tak krótko jest w tej winnicy. Tak łatwo może się okazać, że człowiek właśnie cały czas rozgląda się, jest w tej winnicy, jest zatrudniony, a cały czas tylko rozgląda się po innych i patrzy, co oni tam źle nie zrobili, w czym oni jeszcze nie zawinili. To jest bardzo niebezpieczna pokusa i takich skrajnych przypadków, gdzie ktoś zupełnie nic nie zrobił, jest może mało. Ale bez wątpienia to jest taka codzienna pokusa, która dotyka każdego. Żeby zamiast pracować, walczyć o zbawienie naszej duszy, żeby zamiast biegnąć, tak jak tutaj ten sportowiec u świętego Pawła, który robi wszystko ze względu na te zawody, to my stoimy jak ci robotnicy w tej winnicy i się rozglądamy, co tam inni źle nie zrobili. Baczmy na to, abyśmy tak nie postąpili. Ta odpowiedź Pana Jezusa jest dosyć ostra, dosyć szokująca. Wprawdzie Pan Jezus mówi: przyjacielu, ale dalej nie wyrządzam ci krzywdy. Czyżeś się ze mną nie umówił za denara? Weźmij co twoje, a idź. Przyjacielu, weźmij co twoje, a idź. To brzmi prawie jak słowa wypowiedziane do Judasza. Przyjacielu, po coś przyszedł? I to wprawdzie do Judasza nie mówi: weźmij co twoje, a idź, ale również możemy to gdzieś tam usłyszeć. Ten Judasz, który dostaje te swoje srebrniki, tak on bierze co swoje i idzie. On faktycznie to robi. Ten przyjacielu, to wezwanie: przyjacielu, weźmij co twoje, a idź. To są te słowa, które Pan Jezus wypowiada do tego, który przecież cały dzień był w winnicy. Nie wiemy, jak on tam dobrze pracował, ale istnieje ryzyko, no, że właśnie zamiast pracować, to bardziej się skupił na tym, żeby patrzeć, jak inni za mało pracują, za krótko pracują, niewystarczająco dobrze pracują. Przyjacielu, weźmij co twoje, a idź. Obyśmy nie usłyszeli tych słów, bo te słowa, pomimo tego, że mogą się wydawać nie aż tak groźne, to mogą być bardzo niebezpieczne. Na zakończenie słyszymy, że wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. To jest bez wątpienia taka myśl, którą Kościół chce nam pokazać tym na początku tego okresu przygotowania do Wielkiego Postu. Wielu jest wezwanych, a mało wybranych. I dokładnie dlatego mamy się przygotowywać jak do tych zawodów. Mamy mieć bardzo konkretny cel i biec, jakby miał wygrać tylko jeden. Tak? Mamy dać z siebie wszystko. Jednocześnie mamy nie oglądać się na tych innych. Znowu właśnie jak ten sprinter, który biegnie, ma cel przed oczami, on nie może się za bardzo rozglądać, gdzie jest tam ten konkurent, ten co robi, a kto tam jest na widowni. Tak? On musi bardzo konkretnie mieć cel przed oczami i tam się kierować. Bo wielu jest wezwanych, lecz mało wybranych. Weźmy sobie do serca te słowa teraz na początku tego okresu przygotowania do Wielkiego Postu w kontekście zrobienia postanowień na Wielki Post i słyszmy te słowa świętego Pawła: tak biegnijcie, abyście otrzymali. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.